witajcie na kanale Świat Matyldy. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam moje przygotowania na commerce, ponieważ dzisiaj mam commerce i to jest jakby taki bal ósmoklasisty, gdzie muszę zrobić taką sukienkę. Może mam, może nie mam. Dobra, mam ją. Trochę Wam zdradzę, ale to zobaczycie już jakby za niedługo albo pod koniec, jeszcze zobaczę. No jest taką, moim zdaniem bardzo mi się podoba ta sukienka. Pokazałam ją, jakby znalazłam taki model, jakby coś takiego na Pinterestie i pokazałam to mojej krawcowej, którą jest serdecznie dziękuję, bo zrobiła to serio mega dzieło i to w parę dni, serio, bo dzisiaj jest środa, dzisiaj mam commerce, a ja jej to zaniosłam w piątek. Ona miała parę dni dopiero dosłownie i wczoraj odebrałam. No, jestem bardzo zadowolona. Jeszcze nie mam zrobionych włosów. To znaczy, no nawet jakieś tam już mam. Jeszcze make-up, wszystko. No i Wy będziecie jakby w tym uczestniczyć razem ze mną. Więc oglądajcie. Wielku. Commerce mi tylko przypomina, jak bardzo nienawidzę się przygotowywać. W sensie pod takim względem, że ty zamyślona z tego, że jakaś masakra. Jeszcze tam teraz robiłam makijaż i tutaj chciałabym, żebyście mi w tym pomogli. Już się w sumie przybrałam sukienkę. Taka jest, już się Wam prezentuję. Oczywiście musiałam się, bym tutaj cały komputer zniszczyła. Tak ona wygląda. Włosy jeszcze muszę zrobić, bo coś mi nie pasuje w nich, dobra? Po prostu jakoś, nie wiem, nie czuję tego jeszcze. Może za niedługo też naczuć, jakoś tak, jeśli chodzi, że chcę mi zrobić ładne, proste, ale jeszcze muszę je dorobić, bo... O! Co? No mi się bardzo podoba ta sukienka, jest fajna, bardzo ładna. W sensie mi się kolor też bardzo podoba, w sumie chyba najbardziej. Teraz zacznę Wam pokazać mój cały make-up i będę Wam opowiadała w sumie różne rzeczy. Bardzo dużo tak osób na TikToku na przykład robi, że maluje się i potem i opowiada. Zawsze jak sobie robię makijaż, po prostu nakładam korektor. Teraz aktualnie pod oczy, no i za chwilę będę go jakby blendować. Nie wiem, czemu zawsze też tutaj daję tak. Tutaj nie. Próbowałam zrobić z oczami. Ogólnie moje osoby, różne osoby będą ją, większość mają takie czarne sukienki, się dopiero o tym niedawno dowiedziałam, ale nie żałuję, że mam taką sukienkę, bo moim zdaniem mi się bardzo podoba. W sensie, że ona nie jest czarna, a jest też bardzo ładna, nie? Jest to jest bardziej taki granat, ale bo ja chciałam na początku mieć butelkową zieleń i chciałam mieć sukienkę coś takiego. Tutaj wam się wyświetlić zdjęcie. Ale, no, wyszło jak wyszło. Wreszcie jak pojechałam do kupić tkaninę, jakby, to jest satyna, ale no pojechałam kupić no ten, to wreszcie pani mi powiedziała, że no jest, ale jest jakiś taki cięższy materiał i ogólnie to był taki, nie był, a to był taki podobno najlepszy jakiś sklep z tkaninami w okolicy tutaj. Dobra, ogólnie ja chciałam, już sobie myślałam o czym jakby dać jakiś temat, a to chciałam, że o tym, o moim kanale tak ogólnie, to że niedawno myślałam nad rezygnacją z kanału, ale już robię go serio od 5 roku życia, więc to byłoby dość takie, no jakby wam to powiedzieć, no takie... Poza tym, no ja wam nagrywam to dla was, już w sumie nigdy też nie nagrywam to dla jakichś zarobków czy czegoś tam, czy różnych innych rzeczy, ja zawsze to nagrywałam w sumie dla widzów, dla wspomnień i w ogóle. Dlatego, dla dobrej zabawy, nie? Ale no... I nadal kontynuuję. Teraz postaram się jakoś to zrobić bardziej takie, nie wiem jak mam to powiedzieć, młodzieżowe coś takiego. Ale mam nadzieję, że to się uda. I ogólnie to tak. Teraz też dlatego zrzucam coraz mniej odcinków, ponieważ miałam 8 klasę, a jednak to było dość ciężkie ogarnąć kanał i do tego jeszcze naukę, w ogóle życie prywatne i tak dalej, bo jednak u mnie to jest dość odbrębna rzecz, w sensie, że normalne życie, a kanał i to jednak trochę tak czasem ciężko jest połączyć, jak jeszcze dochodzą inne rzeczy, jak na przykład większa nauka, czy spędzanie czasu na korepetycjach i tak dalej. No to pod takim względem ta seria była takie ciężkie.
Ale już powracam i już będę wrzucała regularnie, chociaż się postaram, chociaż u mnie to jest czasem ciężko z tą regularnością. W ogóle muszę wam się pochwalić moim wisiorkiem, to jest wisiorek, który dostałam od mojej mamy ze słonikami, bo jak byłam mała, to myślałam, że to tak jakby, że słoniki dają szczęście, coś takiego. No i tak. Już powracam, moi kochani, będę nagrywała więcej odcinków. Jak macie jakieś pomysły, bo jednak nagrywam od 5 roku życia, a mam teraz 14 lat. Będę miała za miesiąc, za parę dni, za paręnaście dni, więc no trochę, odrobinkę już lat minęło, nie? To musicie mi powiedzieć jakby, co chcecie jeszcze, jakie chcecie odcinki, czy macie jakieś pomysły, bo jakby mogę nagrywać vlogi, na przykład wakacje prawdopodobnie pojadę do Wenecji, więc tam na pewno będę chciała nagrać jakiegoś vloga czy coś. Ale co to? Tak. W ogóle jestem mega czerwona i chciałabym coś z tym zrobić, ale kompletnie nie wiem, co zrobić z tym. Boże święty, ale dobra, zrobiłam już sobie ogólnie podkład i tak teraz jeszcze myślę o trochę więcej nałożenia go tutaj, ponieważ jednak będziemy tam od 16 do 12 w nocy. To jednak będzie dużo, dość dużo czasu i coś się boję, że ja jednak nie jestem typem, co siedzi na imprezach. Coś takiego, jakby, że wyszłoby to taki ten cały make-up bardziej taki profesjonalny, że mówię wam, co się maluje, w ogóle. Ale tak sobie pomyślałam, że tego nie zrobię. Pomyślałam sobie, że zrobię to w swój sposób. I ty was też tak bardzo zachęcam do robienia tego, czego się chce i w ogóle. O mój Boże. I zobaczcie, i teraz nawet nie najgorzej wyglądam te włosy. No i znowu mi się zakręciło krzesło. Jest. Tak, moi kochani, wyglądam. Już trochę pewnie. Już nie mogę doczekać trochę i bardzo się cieszę. Będę teraz właśnie leciała na Commerce. Jechała. Życzę mi powodzenia i miłej zabawy. Hejka, moi kochani, ogólnie to już jest następny dzień jakby po komersie. Niestety jak wróciłam od razu z komersu, była 12 w nocy i kompletnie nic nie mogłam. W sensie po prostu mi się nie dawało. Od razu poszłam spać, ściągnęłam sukienkę, przebrałam się, jakoś zmyłam twarz, coś tam. I od razu poszłam spać, byłam mega zmęczona. Więc no niestety nie nagrałam, a było bardzo fajnie na komersie, od 16 do 12, trochę długo, ale imprezowaliśmy cały czas i dosłownie cały czas byłam na parkiecie z moimi różnymi znajomymi, przyjaciółmi w ogóle, więc ogólnie mi się bardzo podobało. Pokażcie, zamknę tutaj okno. Ogólnie w pewnej chwili puścili moje Hot 16 Challenge. No, ja już o tym wiedziałam, bo moi koledzy mi to od miesiąca o tym mówili. Pozdrawiam rzeczywiście. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, jak wam ogólnie robię takie vlogi, pokazuję i tak dalej, no to piszcie w komentarzach, dajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. A no i najważniejsze, że jak chcecie zobaczyć, bo ja też dużo rzuciłam różnych filmików na przykład na Instagrama i tam dałam na story i też dałam ogólnie na posta, tam różne zdjęcia, więc jak chcecie zobaczyć takie jakby no te kulisy i ogólnie to oglądajcie i wpadajcie na mojego Instagrama światła, wtedy tutaj się powinno wyświetlić. No i co? No i to do zobaczenia. Pa, pa! Do następnego odcinka.